18 sierpnia 2012 roku w Bielawie doszło do takiego zdarzenia, iż 31-letni mężczyzna w trakcie pracy w lesie został przygniecony przez drzewo. Konkretnie zmiażdżona została prawa jego ręka. Na miejsce przybyło pogotowie ratunkowe z Dzierżoniowa, które przewiozło go na stadion w Bielawie, skąd zabrał go śmigłowiec i przetransportował do szpitala Latawiec w Świdnicy. Stamtąd mężczyzna ten został przewieziony karetką do specjalistycznego szpitala na oddział neurochirurgiczny we Wrocławiu przy ulicy Hirschfelda. W szpitalu tym podjęto próbę ratowania ręki, dokonano operacji, jednakże pomimo tegoż zabiegu nie udało się ręki uratować i została ona amputowana. W związku z tym zdarzeniem prokuratura rejonowa została powiadomiona przez pełnomocnika tegoż pokrzywdzonego o ewentualnym dokonaniu przestępstwa polegającego na narażeniu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co w tym konkretnym wypadku się stało. Zawiadomienie to w szczególności dotyczyło nieprawidłowości w udzielaniu pomocy przez lekarzy z pogotowia lotniczego. Otóż zdaniem osób składających zawiadomienie błędna była decyzja o przetransportowaniu tegoż pokrzywdzonego do szpitala w Latawcu, zamiast od razu lot powinien być dokonany do Wrocławia. Rzeczywiście w szpitalu w Latawcu po niespełna jednej godzinie i zdiagnozowaniu tejże rany został on przewieziony już karetką pogotowia. Bo albowiem w szpitalu w Latawie z operacji takiej nie można było przeprowadzić i zdaniem zawiadamiających personel z pogotowia lotniczego powinien o tym wiedzieć. Obecnie prokuratura bada, czy rzeczywiście doszło do przestępstwa, o którym wspomniałem wcześniej. Zbieramy stosowną dokumentację medyczną, dokonujemy przesłuchania świadków. Po analizie najprawdopodobniej będzie powołany bądź to zespół z Akademii Medycznej we Wrocławiu, bądź też innej Akademii w celu stwierdzenia, czy doszło do zaniedbań, czy też wszelkie działania były prawidłowe i to da podstawę do podjęcia decyzji merytorycznej w tej sprawie.